temat unifikacji kształtowania siły mięśniowej z uwzględnieniem specyfiki rozwijania lokomocji horyzontalnej, liniowej i wielokierunkowej i wertykalnej zintegrowanej z akcentami dynamicznymi. Zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. Prawidłowy przysiad. Pozycja wyjściowa. Lekki rozkrok obunóż. Plecy, łopatki ściągnięte. I wykonujemy 20 przysiadów po 3 serie. Proszę, zaczynamy. I teraz podstawowe błędy. Odrywanie stóp od parkietu. Koślawienie kolan, czyli najgorszy błąd, jaki może być. Ustawienie stóp ma być równoległe. Tyłek ma iść jak najniżej do parkietu. Zbyt duże pochylenie się do przodu też jest błędem. Kolejne ćwiczenie, przysiad, tak jak wcześniejsze, korygujemy błędy, utrudniamy, ketla trzymana nisko, mogą położyć na parkiecie, pilnujemy łopatek, żeby były ściągnięte. Kolejne ćwiczenie, przysiad z ciężarem, ketla trzymana na wysokości klatki piersiowej. No i oczywiście w seriach. Przysiad jednonóż, ławka z tyłu, noga zakroczna na ławce. Zmiana nogi. Druga noga oczywiście to samo, w seriach. Plecy proste, kolano nie może wychodzić na boki, trzymamy kolano nad stopą. Wypad w przód, jednonóż, raz prawa, raz lewa, w seriach. Wracałem do pozycji wyjściowej, to jest bardzo ważne. Pracuje ręka przeciwna do nogi. Sylwetka wyprostowana. Wolniej. To samo ćwiczenie co wcześniej, tylko dokładamy ketlę. Wypad w tył, na zmianę lewa, prawa noga. To samo ćwiczenie co wcześniej, dokładamy ketlę. Ręka przeciwna do nogi trzyma ketlę. Plecy proste, patrz przed siebie. Właśnie trzeba cały czas korygować, żeby mieli plecy proste, żeby patrzyli przed siebie. W bok. Lewa, prawa noga. Tyłek powinien być na wysokości kolana. Są tu wiadomo ograniczenia w kulszowo-goleniowym gdzieś. Też dlatego nie ma tak prawidłowego wzorca. Wypad bokiem, ketla trzymana nisko. No dawaj, dawaj, dawaj. A
martwy ciąg z ketlem, lekko zgięte nogi na szerokość barków, ręce proste. Martwy ciąg jednonóż, na razie bez ciężaru, tylko własny ciężar. Ważne, żeby stopa z tyłu była cały czas równolegle. Plecy proste, kolano lekko ugięte, na którym jest ciężar. To samo ćwiczenie co wcześniej, tylko dokładamy kettle. Kolejne ćwiczenie, unoszenie miednicy obunóż ciężarem własnego ciała, stopy ustawione równolegle, wyprostowana sylwetka, ciężar ciała równomiernie rozłożony na obie strony ciała. No i tutaj odcinek lędźwiowy ma być przyklejony do parkietu, dopiero wtedy zaczynają ćwiczyć, unosić miednicę do góry. Ręce są na parkiecie. Progresja, czyli dalej ciężar własnego ciała, noga podporowana, to znaczy noga ugięta w stawie kolanowym, no jako utrudnienie ćwiczenia, tak, progresja. Unoszenie bioder, ketla trzymana w rękach na wysokości bioder. No i teraz podniesienie jednej nogi do góry, ugięta 90 stopni, unoszenie miednicy z ketlą w obrębie miednicy.